Narodowe Archiwum Cyfrowe, w którym pracuję, nie jest instytucją kultury, jest urzędem, ale z racji na to, że mamy zasób złożony głównie ze zdjęć, filmów i nagrań dźwiękowych, to w pewnym sensie niektóre aspekty tej naszej działalności mogą jakby być podobne do tego, co robią instytucje kultury. Też mamy obowiązek udostępniać, więc tutaj jak najbardziej się spotykamy. Narodowe Archiwum Cyfrowe jako urząd, ale który ma obowiązek udostępniania swojego zasobu, boryka się, podejrzewam, z podobnymi problemami jak instytucje kultury. Ta transformacja cyfrowa dla niektórych instytucji wyjątkowo ciężka ze względu przede wszystkim na, moim zdaniem, brak odpowiedniej infrastruktury. Tutaj u nas jest troszeczkę mniej bolesna, ponieważ z racji działania naszych, nazwijmy to, szefów, mieliśmy tą łatwość, że w pewnym momencie jakby w kierunku, który nam wyznaczono, pojawiła się ta digitalizacja. Wiem, że inne instytucje kultury często borykają się właśnie z tymi brakami. Nie digitalizują swojego zasobu, więc de facto nie mogą uczestniczyć w pełni w tej transformacji cyfrowej. Ta transformacja cyfrowa, moim zdaniem, pozwoli im tą swoją ofertę uczynić dużo bardziej dostępną. Wiem, że wiele instytucji obawia się tego, że w momencie, w którym wejdzie w ten świat cyfrowy w pełni, nie będą mieli tych takich żywych uczestników, żywych osób, które do nich przyjdą, zobaczą ich wystawy, jakieś projekty, ale moim zdaniem to nieprawda. Jest naprawdę tyle ludzi na świecie i każdy jakby czego innego oczekuje. Są ludzie, którzy lubią bywać, są inni, którzy choćbyśmy ich zmusili, to i tak nie będą chcieli przyjść. Natomiast mamy szansę do nich dotrzeć poprzez te różne cyfrowe narzędzia i dzięki temu jakby pokazać im swoją działalność, swoje zasoby, swoje projekty też edukacyjne, dotrzeć po prostu do dużo szerszej publiczności niż gdybyśmy byli w stanie bez tych cyfrowych narzędzi. Wiadomo, że pieniądze publiczne niełatwo jest wydać i to dobrze, no bo umówmy się, są to pieniądze, które pochodzą od obywateli i powinna być konkretna kontrola tego, w jaki sposób się je wydaje i czy na pewno, aby na coś użytecznego, nazwijmy to tak. Dużym problemem jest na przykład ten moment, w którym tworzy się założenia i to, co okazuje się w momencie, kiedy dostajemy te środki i mamy już przystąpić do realizacji danych założonych celów. Tutaj przede wszystkim polega to na tym, że rynek zmienia się tak szybko, że w momencie, w którym tworzymy ten budżet, może się okazać, że za pół roku na przykład, kiedy już realnie posiadamy środki na koncie, bo umówmy się, te wszystkie procedury trwają, czasami staramy się w ramach jakichś programów dodatkowych i tak dalej, to ta sytuacja na rynku może być już dużo inna. Może się okazać tak, że w momencie, w którym otworzymy takie postępowanie związane z zamówieniami publicznymi, czy to zapytanie ofertowe, czy to przetarg, to może się okazać, że już jakby będziemy mieli duży problem z tym, żeby ktoś na to nasze zapytanie odpowiedział, ktoś się zgłosił, bo może tak być, że ten rynek się w tak krótkim czasie zmienił i ci dostawcy tych usług cyfrowych, programiści, deweloperzy nie będą już tym zainteresowani w takim budżecie, więc borykamy się z takimi problemami, które trudno jest rozwiązać w jakiś prosty sposób. Nie ma tam właśnie takich prostych rozwiązań. Na pewno warto jest się konsultować wcześniej, szukać i rozmawiać jakby o różnych doświadczeniach. Warto moim zdaniem jest znaleźć taką instytucję, która może na przykład tworzyła coś podobnego i po prostu spotkać się, pogadać o tym, gdzie może oni mieli jakiś problem i coś fajnego z tego wyszło, jakoś udało im się ten problem rozwiązać. I jest to ważne moim zdaniem, żeby nie zakładać z góry, że zrobimy tak, bo może się okazać zupełnie inaczej.